is blowing up my phone. I think he's in love with me. Reminds me of your voice. And even though we both made it out, you can still have my thoughts. Tell you through these songs. I write them as notes on my phone instead of writing you. Ooh, ooh, ooh. Moments aren't ghosts in my mind, but they're bright and blue. Pokazać, jak u mnie tutaj na okienku wygrzewają się moje pomidory, które zasadziłam z dziewczynkami, więc to są pierwsze, takie największe. Są to pomidory malinowe. Świetnie wyglądają. Tu mam tu drugą doniczkę, te są troszkę mniejsze. Te pięknie. I mam jeszcze tutaj jedną trzecią donicę. I tu mam kilka pomidorków. No właśnie, pomidor malinowy. A tutaj dalej posadziłyśmy, w sumie posiałyśmy Maciejkę na rozsadę. Ale jeszcze nie widać jej, ponieważ niedawno to zrobiłyśmy z starszą córeczką. I tą Maciejkę, jak nam tutaj zejdzie, to porozsadzamy sobie. Bardzo bym chciała na tarasie, żeby pięknie pachniało wtedy Maciejką. No, uwielbiam ten zapach. Także nasz ogród warzywny już ruszył. Później Wam pokażę jeszcze, co już tam się zadziało. Muszę Wam się jeszcze pochwalić takim kompletem ogrodowym na taras. Zrobił to mój mąż. Kupiliśmy te nóżki żeliwne do dwóch ławek i stołu. Później zamówiliśmy deski, które mąż pomalował dwukrotnie. No i następnie skręcaliśmy. To już troszeczkę mu pomogłam przytrzymać. Myślę, że mu świetnie to wyszło. Także tegoroczne lato będzie tutaj na tym tarasie spędzane już o wiele chętniej, bo nie mieliśmy takiego miejsca, żeby sobie posiedzieć. Jeszcze pokażę Wam, jak to z tej strony wygląda, z drugiej. Bardzo ładny kolor dobraliśmy do swoich okien. Wczoraj przynieśliśmy tu ten komplet, a później wypiliśmy wspólnie pierwszą kawkę, chociaż już to była godzina 18, ale pierwsza kawa przy nowym komplecie na tarasie powinna być. Takie ochrzciliśmy już komplet. Chciałam teraz Wam pokazać, jakie pelargonie mam u siebie. Akurat teraz stoją w garażu. Są to moje pelargonie, które miałam w donicy na tarasie z zeszłego roku i po prostu przechowałam w donicy. Czasami podlewałam i tutaj mam jedną donicę i na drugim oknie mam drugą donicę i tak myślę, że po majówce dopiero przesadzę je do donic na tarasie.
Więc na tarasie będą miały swoje docelowe miejsce i do nich chcę dosadzić te sadzonki maciejki, jeśli mi zejdą, ponieważ no, kocham zapach maciejki i chcę jak najwięcej go mieć wokół tarasu, żeby miło spędzać sobie te letnie wieczory na tarasie. A deski do naszego kompletu ogrodowego mąż malował właśnie takim impregnatem, który nadaje od razu kolor. No i tu akurat wybraliśmy orzech włoski, 4 w jednym. Impregnuje, wzmacnia, chroni i dekoruje. Bardzo fajnie i wyraźnie podkreśliło słoje w każdej desce, na czym nam zależało i po prostu nam się to podoba. Więc jeśli jesteście zainteresowani i ciekawi, bardzo polecamy. Jesteśmy teraz z dziewczynkami na ogrodzie. Będziemy dosiewać ogórki. Takie dwie paczuszki ogórków. Tutaj mam truskawki. Te były sadzone chyba 2 lata temu. Tutaj dosadziłyśmy i te też są dosadzone. Dopiero rozkręcają się. Zobaczymy, jakie plony w tym roku będą. A tutaj mamy maliny. Też już 2-letnie. Zaczynają wypuszczać listki. Mamy takie 2 spore rządki tych malin. A tutaj mamy taki agrest na pniu. Już ma pierwsze. Oj, sfokusuję się. Już ma pierwsze zaczątki. Już ma pierwsze zaczątki owoców. Nawet gdzieś tu przed chwilką. O, jest. Pierwsza pszczoła zapyla kwiatuszki. I jest to agrest taki na pniu, który w tym roku dołem jeszcze wypuścił jedną gałązkę. Także jej nie ruszam. Jak chcę, to i niech tutaj rośnie. Ja tak naprawdę w tym roku dopiero rozkręcam się z moim ogrodem. Jeszcze nigdy tak, aż tak dużo nie siałam jak w tym roku. Więc zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Mogę pochwalić się już mogę pochwalić się już pierwszą rzodkiewką, która już zeszła. O, jeszcze dalej mam cały rządek. Przykryta jest włókniną. I zeszła mi już po 2 tygodniach. Teraz zobaczymy, co się dzieje przy sałacie. A tutaj też pojawiła się sałata. Jaka to będzie sałata? Sałata krucha. Jakaś sałata krucha. Tutaj mam karteczkę od niej, tak przysypuję ją pod ziemią. O, i tak ciągnie się też dalej rządek. A ja właśnie nastawiłam ciasto do piekarnika. Jest to ciasto takie jogurtowe. Zobaczcie, jak już urosło. W sumie już jest w piekarniku 20 minut z wiśniami. Posypię cukrem, pudrem. No i właśnie z tym ciastkiem udam się na taras. Wilgotne, pyszne.
Kawę już wypiłam. Słoneczko jeszcze wygląda za chmur. Ciastko zjadłam, ale powiem Wam, że jak tak właśnie słońce zajdzie za chmury, to aż powiewa zimnem. Także długo tutaj nie posiedzę. Wracam jeszcze do domu porobić coś. Muszę posegregować zimowe rzeczy dla dziewczynek, bo już te, które teraz miały, już są na nie za małe, więc które będą do oddania, popakować i oddać. Pierwsze takie wiosenne momenty na tarasie, ale czekam na pełnię lata, a najbardziej na wieczory takiego gorącego lata. Dobra, uciekam. Wróciłam już z nadworu, no i tak jak mówiłam, zaczęłam przeglądać teraz rzeczy dziewczynek, a najbardziej młodszej dziewczynki, córeczki, młodszej córeczki, ponieważ rzeczy po młodszej córeczce będą do oddania, a po starszej córeczce zostawiam na młodszą. I tutaj na przykład, no zobaczcie, taką sukieneczkę śliczną nawet znalazłam. Pięknie w niej obie dziewczynki moje wyglądały, bo tą sukieneczkę nosiła starsza i młodsza. Piękna taka sukieneczka, z tyłu wiązana. No i musimy się już z nią pożegnać. Podaruję jakieś mojej koleżance, która ma córeczkę i niech się dalej nosi. Tutaj kurteczkę zimową po młodszej też już mam do oddania. Na przyszły rok już będzie za mała. No i takie wiosenne porządki w szafach. I powiem Wam, za tym kwietniem to ja tak średnio przepadam. Tak jak dzisiaj, wyszłyśmy w południe tutaj na ogród. Było ciepło, można było chodzić właśnie w koszulce, a za godzinkę tylko słońce zaszło, albo nawet w cieniu. To już miało ochotę się założyć grubą, ciepłą kurtkę. No i ten kwiecień taki jest właśnie niezdecydowany. Ja to lubię gorące, ciepłe lato, na które już się nie mogę doczekać. Uwielbiam taką pogodę. Ale co za tym idzie? Pojawiają się u mnie piegi, których już tak bardzo nie lubię, jak tego lata. No ale cóż, taki mój urok. Muszę się z tym pogodzić. Inni chcieliby mieć piegi, a ja znowu bym się chciała z nimi pożegnać. No i dobrze. Zobaczyliście dzisiaj troszeczkę, co się u nas wiosną dzieje. Najbardziej w naszym ogrodzie, wokół domu. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa!